ten moment odjazdu pociągu. To było coś strasznego. Coś strasznego w tych towarowych, na środku, gdzie, nie, z boku gdzieś tam była taka dziura w tym wagonie do załatwiania niezbędnych potrzeb. Może jakiś dzbanek był jakiś wodą, może był, a może nie było, już nie pamiętam. Lament, krzyk, krzyku, no rozpacz, po prostu rozpacz beznadziejności i rozpacz, że nic nie możemy w tym zrobić. No to też jest pewien etap życiowy. Może w tej chwili to głupio to, co ja mówię, mając lat 96, ale jak mam lat 20, to ja inaczej patrzę na ten świat. Nie tak jak teraz, nie takimi oczyma. To swoje 20 lat, jak się ma, to się żyje całym otoczeniem i całym, do wszystkiego ma człowiek chęć wtedy. Nie tylko wojować, ma chęć i o ojczyźnie myśleć i tylko i wyłącznie ojczyzna czeka na ciebie, żebyś ją wyzwolił, ale dookoła tyle pięknych Włoszech się kręci, jak można wyciągając tylko rękę i już każdą z nich można przytulić do siebie.